終わりだ。Население было все выведено из зданий. До игры został dodany nowy Bugatti Chiron w wersji Lego. Lego Bugatti Chiron został dodany do gry i już możecie go teraz sobie zdobyć, a my sprawdzimy sobie ciekawostki na temat tego samochodu. Co on potrafi, czego nie potrafi, z czego jest zbudowany. No to chyba widać. Skoro jesteśmy na autostradzie, to musicie od razu zwrócić uwagę na jedną bardzo fajną rzecz. Przy wyższych prędkościach ten samochód wydaje z siebie takie typowo klockowe dźwięki. Tak jakbyście złożyli resoraka z klocków Lego i byście nim jeździli po jakimś dywanie albo po jakimś twardym podłożu, tak? Posłuchajcie. Coś tam skwierczy, tak jakby klocki były niedopasowane, coś w tym rodzaju, tak? W zwykłym Bugatti Chironie tego nie słychać, oczywiście tam mamy realistyczny dźwięk, taki jak z prawdziwego życia, a tutaj mamy dodane takie dźwięki jakby klocków Lego, tak? Dodatkowo, jeśli się zatrzymamy, zobaczcie, że nasz kierowca, oczywiście jest tutaj kierownica, ale nasz kierowca steruje tylko w taki sposób. Nie trzyma kierownicy, nic się nie dzieje, gdzie w normalnych samochodach w grze mamy normalnie ręce osoby, która trzyma kierownicę. No i właśnie, ponieważ samochód jest z klocków Lego, to co się stanie, jeśli uderzymy w ścianę? O jest, odpadł w końcu. Musiałem się nim trochę nastukać, ale finalnie się udało. Także można niektóre tam elementy zniszczyć, niektóre elementy z tego samochodu mogą odpaść. Nie wszystkie oczywiście, szkoda, że nie można na przykład dachu stracić. Nie wiem, jakie to by musiało być uderzenie. A few moments later. Także to są chyba maksymalne uszkodzenia, jakie możemy zrobić. Kolejną ciekawostką, jeśli jeszcze nie zwróciliście na to uwagę, jest to, że samochód robi marchewy, czyli z wydechu z Bugatti Chirona wersji Lego, czyli całego plastikowego, wylatują z tyłu płomienie z wydechów. Małe bo małe, ale coś tam wylatuje, no. Trochę takie dziwne, ten plastik powinien się stopić od tego. A skoro już jesteśmy przy tyle samochodu, to kolejna ciekawostka jest taka, że zamiast tylnych świateł mamy taką naciągniętą gumkę, prawda? I ta gumka, gdy jedziemy z większą prędkością, zaczyna delikatnie drgać. I można to zauważyć w miejscu, gdzie ona tak jakby zwisa. No, nie zwisa, tylko jest naciągnięta, tak? Zwróćcie na to uwagę, że po prostu drga. O, teraz widać to, widzicie? Zaczyna delikatnie drgać. Strasznie lubię w Forza Horizon takie drobne akcenty. Naprawdę to dodaje... To dodaje ducha do tej gry. To jest po prostu zajebiste. Teraz najważniejsza sprawa. Jak Bugatti Chiron z klocków Lego ma się do zwykłego Bugatti Chirona? Takiego zwykłego, że zwykłego. Żeby zdobyć Bugatti z klocków Lego, musimy przenieść się na mapę Lego Wally. Następnie wyszukujemy mistrzostwa, które są tutaj. Lego Bugatti Chiron Speed Champions. I musimy się tam przenieść. No i właściwie nie musimy mieć do tych zawodów jakiegoś specjalnego samochodu, bo dostajemy z marszu od razu Bugatti, żeby się nim ścigać. Pyk, możemy sobie nawet wybrać naszego, uła, nieźle. Ale gdybyśmy go nie mieli, to byśmy dostali takiego wypożyczonego. I ścigamy się. Zwykły Bugatti Chiron kontra Chiron z klocków Lego. Musimy wygrać ten wyścig. I klockowy Bugatti Chiron jest nasz. A wy piszcie w komentarzach, który Bugatti jest lepszy. Ten z klocków Lego, czy ten standardowy? Który jest szybszy,
albo nie wiem, który wam się bardziej podoba. Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale. A ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.